Dzisiejszy wykład będzie dotyczył budowy i funkcji mitochondriów. Mitochondria są to niezwykłe organelle komórkowe. Dlaczego niezwykłe? Dlatego, że posiadają swoje własne DNA jako jedyne organelle w komórce. Do tej pory uważało się, że mitochondria występują jak gdyby punktowo w komórce, są rozproszone w kształcie kulistym. Natomiast od niedawna, od kilkunastu lat, ich kształt dzięki osiągnięciom nowych i badań i instrumentów badawczych został rzeczywiście odkryty i pokazany. Króciutko pragnę Państwu przedstawić historię badań nad mitochondriami, dlatego że rzeczywiście dopiero ostatnie 20 lat jak gdyby rozwiązało i ich strukturę i ich funkcje w komórce. Po raz pierwszy mitochondria były już obserwowane nawet przed 1900 rokiem, ale pierwsze opisy właśnie mitochondriów w komórce dotyczą roku 1900 około. 20 lata XX wieku pokazały, że są to organelle odpowiedzialne za tlenowe oddychanie komórki. 30 lata przyniosły odkrycie ATP oraz rolę ATP w skurczu mięśnia. Następnie lata 40, 50 to jest identyfikacja mitochondriów w mikroskopie elektronowym i stwierdzono i pokazano, że mitochondria są miejscem oksydacji kwasów tłuszczowych i również miejscem oddychania komórkowego i oksydacyjnej fosforylacji. I na tym polu zasłużył się szczególnie Green i Leninger. Lata 60 to wielkie odkrycie, dlatego że właśnie wtedy pokazano, że DNA występuje w mitochondriach. I pokazano kompleksy łańcucha transportu elektronów i syntazy ATP, czyli tych kompleksów białkowych, które są położone na wewnętrznej błonie mitochondrialnej i które są odpowiedzialne za główne procesy, które dzieją się w mitochondriach. I podsumowaniem tego powstała w latach 60. chemiosmotyczna hipoteza Michela, który zresztą za to dostał Nagrodę Nobla. Lata 80. to jest uzyskanie kompletnej sekwencji mitochondrialnego DNA ssaczego. I również lata 80., koniec lat 80. to była pierwsza identyfikacja przyczyn mitochondrialnych chorób. Lata 90. powrót ogromny również do badań mitochondrialnych ze względu na proces apoptozy, który okazało się, że mitochondria biorą ogromny udział w tym procesie, to znaczy sygnał do apoptozy właśnie wychodzi z mitochondriów. Następnie lata 90. to jest struktura kryształu kompleksów łańcucha oddechowego. To jest mechanizm, rozszyfrowanie mechanizmu działania ATPazy położonej również wewnętrznej błonie mitochondrialnej odpowiedzialnej za powstawanie ATP. I na tym polu zasłużył się Boyer i Walker, którzy to dostali Nagrodę Nobla w 1997 roku. To tyle bardzo skrótowo o historii tych organelli, które odgrywają ogromne znaczenie w życiu komórki, dlatego że główna energia pochodzi właśnie z tych organelli. Jest to jak gdyby elektrownia dla komórki. Najpierw pragnę Państwu powiedzieć, jak zbudowane są mitochondria, jaka jest ich struktura. Otóż mitochondria są to takie organelle, które mają dwie błony. Jedna błona zewnętrzna oraz błona wewnętrzna, silnie pofałdowana, tworząca kristy, inaczej grzebienie, oraz we wnętrzu tych dwóch błon jest matrix mitochondrialny. W wewnętrznej, tu jest pokazany elektronogram mitochondriów, wewnętrzna błona silnie pofałdowana, matrix oraz zewnętrzna błona mitochondrialna. Jeszcze bliżej, ostatnie może 5 lat,
pokazano tonogram, to jest złożona struktura trójwymiarowa poprzez złożenie obrazu w komputerze. I tutaj widzicie Państwo na żółto zaznaczone kristy, czyli te wpuklenia wewnętrznej błony mitochondrialnej, ciemno-niebieski to jest zewnętrzna błona mitochondrialna. Również te badania pokazały i dowiodły, że wewnętrzne te kristy, te pofałdowania błony mitochondrialnej mają różne znaczenie i różne funkcje odgrywają w życiu mitochondriów. To jest również tomogram, jeden tylko skrawek jak gdyby i na tym tomogramie zaznaczono miejsca, gdzie może stykać się błona mitochondrialna wewnętrzna z zewnętrzną i są to tak zwane miejsca contact size i dzięki tym miejscom, gdzie stykają się te dwie błony, w których również uczestniczą kompleksy różnych białek, może zachodzić transport białek do mitochondriów. Błona mitochondrialna może przepuszczać białka o wielkości, czy cząsteczki, o wielkości około 5 kilodaltonów. Natomiast dzięki temu, że powstają właśnie takie systemy, gdzie mogą być przeciągane większe cząsteczki, do mitochondriów mogą dostawać się inne białka. W skład mitochondrium wchodzi około 1000 białek. Jest to również bardzo szczególny system transportu tych białek do mitochondriów, dlatego że wszystkie białka, których przeznaczenie jest być w mitochondriach, muszą posiadać na swoim N-końcu specjalną sekwencję. Proszę Państwa, tutaj jest budowa wewnętrznej błony mitochondrialnej, w której widzicie szereg kompleksów białkowych, które wchodzą w skład tak zwanego łańcucha oddechowego, jak również ATPaza, inaczej syntaza ATP. Pierwszy kompleks dehydrogenaza NADH to jest 43 podjednostki i struktura jeszcze całkowicie nie jest rozwiązana tego kompleksu. Następne kompleksy to jest 4 podjednostki, 11 podjednostek, w kompleksie czwartym 13 podjednostek. Jak widzicie Państwo, do złożenia takiego kompleksu każdy błąd w składaniu tego kompleksu może prowadzić do bardzo drastycznych skutków. To, co chciałam pokazać Państwu, to jest właśnie kompleks piąty ATPaza. Jest to turbina, jest to machineria, dzięki której powstaje ATP, a struktura ta, rozwiązanie tej struktury, tej ATPazy, Walker dostał w 1997 właśnie Nagrodę Nobla. Jak Państwo widzicie, ta ATPaza składa się z kilkunastu podjednostek. Część tego kompleksu jest zakotwiczona w błonie, wewnętrznej błonie mitochondrialnej, natomiast druga część, zwana F1, jest zwrócona w stronę matrix. Po to, aby powstawało ATP z ADP i z organicznego, nieorganicznego fosforu, potrzeba jest około 3 protonów do obrócenia tej turbiny zakotwiczonej w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Jest to niezwykła struktura, jak podkreślam, i rzeczywiście rozpracowanie tej struktury było wielkim osiągnięciem w nauce. Proszę Państwa, jakie funkcje spełniają mitochondria w komórce? Pierwsze to jest transport elektronów i oksydacyjna fosforylacja. Tutaj Państwo macie schemat mitochondrium, zewnętrzna błona mitochondrialna, wewnętrzna błona mitochondrialna, w której są położone kompleksy białkowe transportu elektronów i proces powstawania
ATP jest jak gdyby dwufazowy, gdyż podczas przenoszenia elektronów zostaje uwalniana energia, która z kolei jest wykorzystywana do pompowania w poprzek błonu protonów. Potem protony dzięki temu, że jest zachowany gradient elektrochemiczny, gdyż wewnątrz jest ładunek ujemny mitochondriów, natomiast na zewnątrz tej pierwszej błony mitochondrialnej wewnętrznej ładunek dodatni, to zgodnie z gradientem elektrochemicznym przez ATPazę przechodzą jony wodorowe i jest katalizowana przez ATPazę synteza ATP z ADP. To są właśnie dwa główne procesy, za które są odpowiedzialne mitochondria. Co dalej? Jakie jeszcze funkcje spełniają mitochondria w komórce? No oczywiście z mitochondriów wychodzi sygnał do apoptozy. Następnie mitochondria są miejscem, dzięki którym jest zachowywana w komórce homeostaza wapniowa, ponieważ mitochondria mogą i buforują wapń. Co więcej, następna ich rola jest taka, że w mitochondriach właśnie powstają wolne rodniki. Ta wielofunkcyjność mitochondriów powoduje to, właśnie sprawia, że mitochondria są bardzo heterogenne i bardzo dynamiczne wewnątrz komórki. Ich położenie oraz ich kształty bardzo w komórce się zmieniają. Teraz chciałabym właśnie powiedzieć o organizacji przestrzennej mitochondriów w komórce. Już wcześniej mówiłam oczywiście o strukturze, dokładnie jak są mitochondria zbudowane. Natomiast jak są położone w komórce? Tutaj, proszę Państwa, macie komórki HeLa, które są transfekowane białkiem, które lokalizuje się w mitochondriach. Jest to białko z połączonym green fluorescence protein i jak tutaj widzicie, świeci ten fluorofor na zielono. Wybarwione na niebiesko są jądra komórkowe, natomiast to, co jest czerwone, to jest wybarwiona aktyna, która nam pokazuje pokrój i kształt komórki. Jak widzicie Państwo, mitochondria w komórce mogą być jak gdyby pojedyncze i mieć kształt kulisty, jak również mają kształt wydłużony i mogą tworzyć jak gdyby system sieci w komórce. Tu chciałam podkreślić właśnie, że istnieje różnorodność i budowy, i organizacji mitochondrium już na poziomie nawet komórki. To znaczy się w jednej komórce mogą być mitochondria różniące się i funkcją, jak również budową. Tu Państwo widzicie kilka komórek, ale na przykład to obrys stanowi jednej komórki. Tu wnętrze jest wypełnione jak gdyby jądrem, natomiast to, co jest wybarwione na zielono i na czerwono, to są właśnie mitochondria. Mitochondria wybarwione na zielono to są mitochondria o niskim potencjale, inaczej mówiąc, jak gdyby mniej aktywne w komórce, natomiast te wybarwione na czerwono to są te mitochondria, które mają wysoki potencjał. Więc różnorodność i budowy, i organizacji w jednej komórce, jak również może być różnorodność i funkcji mitochondriów w jednej komórce. I ta różnorodność budowy występuje na poziomie i tkanki, i organizmu, jak również gatunku. Tutaj Państwo macie pokazane mitochondria, które pochodzą z różnych tkanek. Jak widzicie, ich kształt może się różnić w zależności od występowanej tkanki. Co więcej, dynamika i plastyczność mitochondriów. Dynamiczne są to organele, czyli zmieniają swoje położenie w komórce i mogą w jednej komórce, w różnych komórkach tej samej tkanki mieć różny rozmiar, różną masę w komórce, jak również różna ilość mitochondriów może występować w komórce. Mitochondria przemieszczają się w komórce dzięki temu, że istnieje cały system cytoszkieletarnych filamentów, które mogą uczestniczyć w przesuwaniu się mitochondriów, przemieszczaniu się w komórce.
Generalnie wiadomo, że w komórce obecne są trzy typy filamentów. Są to filamenty pośrednie, mikrotubule i filamenty aktynowe. Wiadomo, że w komórkach drożdżowych za ruch mitochondriów w komórce i przemieszczanie się odpowiedzialne są filamenty aktynowe. Natomiast generalnie w komórkach ssaczych odpowiedzialne uważa się, że tą rolę spełniają mikrotubule. Tutaj Państwo macie pokazane wybarwione na zielono mikrotubule, na czerwono są pokazane mitochondria i tutaj jest zrobiony overlay tych dwóch obrazów i jak widzicie mitochondria są ułożone jak gdyby wzdłuż mikrotubul. To takie białka, które są odpowiedzialne za ruch tych mitochondriów po filamentach mikrotubularnych, to są białka kinezyny. Jest to jedna odkryta do tej pory izoforma kinezyny odpowiedzialna za przenoszenie mitochondriów wzdłuż filamentów mikrotubularnych. I kinezyny odpowiedzialne są za ruch tych organelli od środka komórki do błony komórkowej. Natomiast inne białko, białko dyneina, jest odpowiedzialne za ruch mitochondriów od zewnętrza komórki do jądra komórkowego. Pytanie, po co to wszystko? Po co mitochondria mają się przemieszczać w komórce? Jest to bardzo istotne, dlatego że odgrywa rolę w segregacji mitochondriów podczas podziału komórki. Możliwość łączenia mitochondriów, jak również odłączania się od siebie. Jest to proces zwany fusion and fission. Przepraszam, że używam tutaj angielskich zwrotów, ale rzeczywiście są to najnowsze badania i ogólnie używane. Państwo tutaj widzicie schemat komórki drożdżowej, która ma taki układ mitochondrium. Natomiast jeżeli zrobi się mutację powodującą, że nie ma jednego białka, które jest odpowiedzialne za rozpraszanie mitochondrium, za fission, to wtedy te mitochondria bardzo mocno są z sobą połączone siecią. Jeżeli natomiast jest odwrotna sytuacja, to mitochondria są od siebie oddzielone i rozproszone po całej komórce. To samo jest tutaj pokazane na przykładzie komórek ssaczych, akurat to są komórki osteosarkomy. Jak Państwo widzicie, tutaj są mitochondria w postaci jak gdyby filamentów, bardzo wydłużone kształty, natomiast pod wpływem, akurat w tym przypadku nie jest to mutacja, tylko pod wpływem różnych czynników, które używaliśmy w trakcie naszych badań, możemy spowodować, że mitochondria oddzielają się od siebie i występują w postaci właśnie kulistych, punktowych organelli. Za to też są badania ostatnich kilku lat, za fuzję i rozpraszanie się mitochondriów odpowiedzialne są białka z rodziny białek G, to są GTPazy, ale GTPazy, które są duże i mają wielkość około 50 kilodaltonów. I te GTPazy, które są odpowiedzialne za fusion tych organelli, to są GTPazy mitofusion protein. Natomiast te, które są odpowiedzialne za rozpraszanie się mitochondriów, są to dynamin related proteins, są to białka, też GTPazy, które powodują odcinanie jak gdyby mitochondriów od siebie. Tutaj proszę Państwa na schemacie grupa Japończyków przeprowadziła taki eksperyment, że transfekowano komórki białkiem, które szło do mitochondriów i lokalizowało się w mitochondriach z dwoma znacznikami, z gene fluorescence protein oraz z białkiem, które świeci na czerwono.
Potem pod wpływem różnych czynników chemicznych powodowano fuzję takich dwóch komórek i okazało się, że te mitochondria świetnie się z sobą mieszają, za co są oczywiście odpowiedzialne te małe białka G, czyli fuzjują ze sobą. I to jest pokazane doskonale, właśnie tutaj zaznaczone żółtym kolorem, to znaczy, że są zmieszane razem te dwa barwniki, i czerwony, i zielony. Po co z kolei te dwa procesy, fusion i fission? Po to, że proces rozdzielania się mitochondrów jest potrzebny, aby mitochondria mogły być powielone przed podziałem komórki, a potem, jak już się podzielą, rozdzielone z kolei do komórki. Natomiast fusion, czyli to łączenie się mitochondriów w komórce, jest istotnym procesem po to, przypuszcza się, są to jeszcze na razie hipotezy, aby przekazywać energię z jednego obszaru komórki do drugiego. Inna hipoteza jeszcze, dlaczego razem te dwa procesy, i fusion, i fission, dlatego że białka i jony, na przykład jony wapniowe, mogą cały czas być mieszane i wymieniane między mitochondriami znajdującymi się w jednej komórce, dlatego że uważa się i są już na to dowody, że w różnych częściach komórki mitochondria mogą spełniać różną rolę. I proszę Państwa, następna sprawa, bardzo istotna, to znaczy się genetyka mitochondrialnego DNA. Rzeczywiście są to jedyne, jak podkreśliłam na początku, organelle komórkowe, które posiadają swoje własne DNA i to DNA tutaj jest w postaci kolistej i posiada 37 genów. Te 37 genów koduje 13 białek. Białek, które znajdują się i które przedstawiłam w wewnętrznej błonie mitochondrialnej w łańcuchu oddechowym, posiadają dwa rRNA i 22 cząsteczki tRNA, zakodowane właśnie w tym DNA. Co jest również specyficzne dla DNA mitochondrialnego, to, że DNA mitochondrialne nie ma intronów, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że nie jest w ogóle okryte histonami. Cóż szczególnego jest w genetyce mitochondrialnego DNA? Otóż jedna komórka może zawierać tysiące kopii mitochondrialnego DNA. Następna rzecz, jeżeli jedna komórka zawiera DNA mitochondrialne, które jest, dajmy na to, zmutowane i takie, które jest jak gdyby normalne, czyli dzikiego typu, niezmutowane, to takie zjawisko się nazywa heteroplazmią i w zależności od tego, jaki jest stopień heteroplazmii, to mogą występować choroby mitochondrialne lub nie. Ale to pokrótce powiem troszeczkę później. To, co jest istotne również, to, że tylko dziedziczy się mitochondrialne DNA po matce. Tak się uważa, aczkolwiek ostatnio ukazały się prace, które dowodzą, że bardzo rzadko, ale są przypadki, kiedy może być dziedziczone DNA również po ojcu. Co więcej, DNA mitochondrialne replikuje się w niedzielącej komórce i podczas podziału komórki następuje nierównomierny rozdział DNA. Do jednej komórki może się dostać trochę więcej, do drugiej trochę mniej. Jest to zupełnie losowy rozdział mitochondrialnego DNA do komórki. Co dalej? Mutacje w mitochondrialnym DNA okazuje się, że mogą akumulować się dużo bardziej niż mutacje jądrowe, ale to właśnie z tego względu, że mitochondrialne DNA nie jest niczym chromione, nie jest okryte histonami. Poza tym mitochondrialne DNA znajduje się w pobliżu, czyli w pobliżu miejsca, gdzie mogą powstawać wolne rodniki. Oczywiście to, co mówiłam, co jest związane z heteroplazmią, że w jednej komórce może być dwa lub nawet więcej genotypów mitochondrialnego DNA. Dalej, brak rekombinacji jest pomiędzy mitochondrialnym DNA. Wszystkie choroby mitochondrialne mogą być związane z pojedynczymi mutacjami, które pojawiają się w tym genomie. Co więcej, z genetyką i mutacjami w mitochondrialnym DNA mogą być związane procesy i starzeniowe, jak również nowotworowe.
Proszę Państwa, teraz chciałabym pokazać, jak są dziedziczone mitochondrialne DNA. Otóż, jeżeli komórka matczyna posiada mitochondria, które mają zmutowane, w tym przypadku zaznaczone tutaj na czerwono, DNA mitochondrialne oraz niezmutowane, zaznaczone na zielono, to podczas powstawania komórek jajowych całkiem losowo do pojedynczych komórek jajowych może się dostać różna ilość mitochondriów ze zmutowanym DNA. I to, co jest pokazane, to, że na przykład jedna komórka może mieć 80% zmutowanego DNA, następna może mieć tylko 50%, a jeszcze następna tylko 20%. Dlatego kobieta, która może nie mieć żadnych objawów chorobowych, ale może mieć zmutowane mitochondrialne DNA w nieznacznym stopniu, może mieć dzieci, które są albo z ogromnym upośledzeniem, albo dzieci, które są całkiem zdrowe. Właśnie ten stopień heteroplazmii oraz to, że przy podziale zarodkowym różna ilość zmutowanych mitochondriów ze zmutowanym DNA może dostać się do różnych listków zarodkowych, to powoduje to, że uzyskujemy różną, odmienną, kliniczną heterogenność u pacjentów. Jedni pacjenci mogą mieć bardzo duże objawy chorobowe i ogromne upośledzenia, natomiast niektórzy mają tylko niewielkie zaburzenia. Tutaj, proszę Państwa, jest pokazany schemat znowu mitochondriów, zewnętrzna błona mitochondrialna, wewnętrzna błona mitochondrialna oraz kompleks łańcucha oddechowego i kompleks piąty ATPazy. I na czerwono zaznaczone są podjednostki z tych kompleksów, które są kodowane przez mitochondrialne DNA. Punktowe mutacje, nawet punktowe mutacje w takich podjednostkach powodują poważne choroby, o których w tej chwili nie będę mówić. To, co jest napisane i zaznaczone na czerwono, to są choroby spowodowane przez mutacje w mitochondrialnym DNA. Oczywiście, jeżeli są mutacje w jądrowym DNA, w tych podjednostkach, które są tutaj zaznaczone na niebiesko, również to powoduje ogromne choroby, które w większości przypadków są letalne. Jaki jest hipotetyczny łańcuch zdarzeń od uszkodzenia mitochondrialnego DNA do rozwoju choroby? Otóż wiadomo, że jeżeli są uszkodzenia w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, jest na pewno redukcja produkcji ATP, czyli są zaburzenia prawidłowego funkcjonowania łańcucha oddechowego. Następuje wzrost produkcji wolnych rodników oraz obniżenie potencjału na wewnętrznej błonie mitochondrialnej. To wszystko może prowadzić do nekrozy bądź do apoptozy. Proszę Państwa, największe zaburzenia są w tych tkankach, gdzie wymagania energetyczne są największe, a więc pierwszą tkanką, która zostanie jak gdyby dotknięta tym, że występują mutacje w mitochondrialnym DNA, to jest układ nerwowy, następnie mięsień sercowy, potem mięśnie szkieletowe, nerki i na końcu tkanki produkujące hormony. Oczywiście inne tkanki również, ale zaznaczyłam i pokazałam te tkanki, które mają najwyższe wymagania energetyczne i w tych tkankach prawdopodobnie największe są braki w zapotrzebowaniu na ATP. Jakie są cechy chorób mitochondrialnych? Po pierwsze, choroby mitochondrialne mogą być odziedziczone, to jest to, co pokazywałam wcześniej na schematach, czyli dziedziczenie po matce, ale mogą być również nabyte spontanicznie. Po pierwsze, w komórce już jajowej lub we wczesnym rozwoju zarodkowym, ale również w ciągu życia i w różnych komórkach somatycznych. Te, co są nabyte w ciągu życia, oczywiście to są procesy starzeniowe właśnie. I to, dlaczego choroby mitochondrialne
pogłębiają się. Prawdopodobnie dlatego, że w ciągu życia przybywa mutacji somatycznych i jest takie nagromadzenie braku ATP, że wtedy nasilają się objawy chorób mitochondrialnych. I na koniec chciałabym podsumować, to znaczy pokazałam Państwu, że mitochondria to są struktury heterogenne i dynamiczne i to, jak podkreślam, są badania ostatnich 10-20 lat. Że występuje różnorodność struktury i budowy na poziomie komórki, tkanki, organizmu i gatunku. To, co są istotne i to są badania kilku ostatnich lat, to są procesy, możliwość łączenia się i rozdzielania mitochondriów, czyli te procesy fusion and fission. Dalej, wielofunkcyjność mitochondriów. Mitochondria to nie jest tylko organelle, to nie są tylko organelle odpowiedzialne za powstawanie ATP. Jak widzicie Państwo, jest to miejsce, z którego wychodzi sygnał do apoptozy, miejsce, gdzie może być zaburzona homeostaza wapniowa, jak również miejsce, gdzie może powstać ogromna ilość wolnych rodników. No i to, co jest szczególne dla mitochondriów, to oczywiście ich genom, z każdą pojedynczą nawet mutacją w tym genomie wiążą się bardzo poważne choroby mitochondrialne. Objawy tych chorób są bardzo różne. Najczęściej występują zaburzenia ruchowe, zaburzenia w poruszaniu się gałki ocznej, co jest związane z degeneracją nerwu wzrokowego. To są zaburzenia podobne do objawów epileptycznych, czyli znowu uszkodzenia tkanki nerwowej i uszkodzenia systemu mięśniowego całego. Co dalej? Jeżeli jest bardzo duży poziom heteroplazmii lub nawet homoplazmia, czyli występuje ją tylko mitochondria ze zmutowanym DNA, to wtedy w wieku dziecięcym następuje zgon i to jest tak zwany Leigh syndrom, czyli wszystko to, co powiedziałam, degeneracja nerwów, degeneracja mięśni i to bardzo szybko postępuje i to umierają już niemowlęta. Wiele jest takich mutacji punktowych, zaznaczam punktowych, które powodują to, że w ogóle nie rodzą się dzieci. Czyli już jest po prostu degeneracja płodu. Także są to bardzo poważne upośledzenia. Jeżeli jest homoplazmia lub wysoka heteroplazmia, ta heteroplazmia musi być wyższa niż 90% w komórce. Badania prenatalne jako takie nie istnieją. Dlatego, że jak mówię, matka, która nawet może być dotknięta chorobą, może urodzić całkiem zdrowe dziecko. Z kolei kobieta, która jest okazem zdrowia, może urodzić dziecko, które jest mocno upośledzone przez to, że do jej komórki jajowej dostała się duża zawartość ze zmutowanym mitochondrialnym DNA. Terapia jako taka nie istnieje. Oczywiście już są diagnozowane te dzieci, dlatego że sama diagnoza i nazwanie tych chorób, choroby mitochondrialne, to są choroby związane z tym, że brakuje energii, czyli brakuje ATP komórkom. I lekarze już diagnozują, rozpoznają te choroby od bardzo dawna, natomiast dopiero w 1988 roku skojarzono, że może to zależeć od mitochondrialnego DNA. Skojarzono, że taki typ chorób to może i wtedy dopiero zrobiono pierwsze badania i sprawdzono, czy istnieje mutacja w mitochondrialnym DNA.